służby Loże z Ciechana na Foksal. Witają Was Jacek Zarski, Jan Bodakowski oraz Krzysztof Dzierżanowski. W zeszłym tygodniu z Jackiem byliśmy na debacie pod tytułem Świeckie Państwo, gdzie pięcioro... Mnie nie zabrali. Zadaj sobie pytanie, dlaczego? No, nie wiem dlaczego. No, wstydzicie się po prostu. Chcecie zostawić tylko te same działaczki lewicy dla siebie. Tak. Może ja bym kogoś poznał, nie byłby taki samotny. Ty zazwyczaj po prostu przytłaczasz na swoją inteligencję, więc musimy... A nie, to jest argument. To jest argument. To ja już milczę. Na tej debacie było pięcioro typowych, takich naprawdę stuprocentowych lewaków oraz osamotniony przedstawiciel prawicy w postaci Tomasza Sonera, numer 2 partii Korwin. Będziemy na niego głosować. Znaczy ty będziesz, my jeszcze nie wiemy. Gdzie no, Tomasz Sommer dzielnie i agresywnie odpierał ataki piątki pozostałych uczestniczących w debacie. To była ta pani z Nowoczesnej, z PO, z PSL-u. Pan z partii Razem oraz Krystian Legierski, najbardziej znana twarz z lewu, czyli ze Zjednoczonej Lewicy. Chyba jedyna znana twarz w tym gronie poza Tomaszem Sommerem. Krystian Legierski, znany aktor filmów... Porno. Tak. My się nie specjalizujemy aż tak bardzo w gejowski problematyce filmowej. Ja tak, też nie oglądałem, ale to jest podobno sławny. Mulat, homoseksualny mulat. No. Ale sympatyczny. Pamiętam, kojarzę go, że startował kiedyś z panem Wielowiejskim z Uniwą do Wolności, byłem działaczem katolickim. Bardzo mnie to rozbawiło, że na jednej liście było... A w ostatnich wyborach, zdaje się, wspierał prezydenta Dudy. No. W czym zadziwił całą klasę polityczną. No i może przestraszył prezydenta Dudę. Debata była zażarta, mi w zasadzie już na samym początku opadły ręce i tak jakby no, nie widziałem jakiejś możliwości porozumienia, ponieważ dla pięciorga uczestników z tej właśnie lewej strony szkolnictwo państwowe jest lepsze, bo jest bezpłatne, a szkoły prywatne są gorsze, bo za nie trzeba płacić. No na pytanie, a skąd się biorą pieniążki na te szkolnictwo publiczne, państwowe, no to oni nie mogli... No właśnie mnie zafascynował argument właśnie pana Legierskiego, który wcześniej mówił rzeczy w miarę sensowne. W pewnym momencie stwierdził, że no, przeciętny podatnik znacznie więcej od państwa dostaje, niż państwu daje. I zastanawiam się, skąd ci ludzie uważają, że państwo bierze te pozostałe pieniądze, które dosypuje. Bo byli na wagarach, jak były lekcje fizyki. Matematyki? Nie, fizyki, bo to jest prawo zachowania masy. No, nie czyli może się... pieniądze ważysz, nie? Nie, bo to po prostu nie może się brać coś z niczego. No, zawsze musi być ten taki... zachować się, że z jednego miejsca coś przekładamy, a w drugim się pojawia. Nie ja ma. Myślę po prostu, Janek, że ty, podobnie jak mafia kolumbijska, dysponujesz już takimi ilośćmi pieniędzy, że nie jesteś w stanie ich liczyć, więc je ważysz. I tu rzeczywiście prawo zachowania masy. Nie, ale to jest po prostu czysta matematyka, fizyka. Ci ludzie lewicowcy mają, to jest typowe. Lewicowcy bardzo często powołują się na to, że są pronaukowi, że wolni od żadnych zabobonów, a w rzeczywistości to jest po prostu grono ludzi, którzy mają poziomość ludów pierwotnych, wierzących w magię, wierzących, że coś nie wiadomo z czego się bierze. Nie, oni po prostu specjalizują się trochę w innych dziedzinach. Oni specjalizują się w takiej... gender. Oratorskiej sztuce, oni są w stanie siąść przed kamerą i godzinę mówić bardzo pięknie, nowocześnie, takim językiem nowoczesnej polityki. Natomiast jak podrążyć trochę, bo my, szczerze mówiąc, po tej dyskusji wdaliśmy się w taką prywatną dyskusję trochę z panem Legierskim i on w pewnym momencie stwierdził, że właśnie na ekonomii to on się nie zna i nie chciałby na ten temat szczególnie dyskutować. No, szkoda, że od tego jakby nie zaczął. I szkoda, że nie dostrzega takiego związku między tym, że nie należy się zajmować polityką, jeżeli się nie rozumie ekonomii. Widać, że mu to umyka i może się zajmować. No, dyskusja co prawda teoretycznie nie dotyczyła spraw ekonomicznych, bo była to dyskusja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ateistyczne i dotyczyła świeckiej szkoły, a dokładnie zniesienia finansowania państwa. Religii, przez tak, państwa, czyli wyrzucenia religii ze szkoły. Tak, natomiast no, bardzo szybko to zeszło na tematy ekonomiczne, ponieważ sprawa oparła się o koncepcję prywatyzacji szkoły i krytykę tej koncepcji. Koncepcję zgłoszoną właśnie przez Tomasza Sommera. No, to cała reszta, łącznie z publicznością zgromadzoną na sali, zareagowała
albo śmiechem, albo co najmniej zdziwieniem. Tak, zachowania były takie jak troszkę rodem z cyrku, czyli tam ktoś dawał znak, czyli jeden z tych debatujących lewaków. O Boże! I wtedy sala buczała, wydawała takie... Po prostu lewacy się ślinią, jak im odpowiednią dać komendę i albo klaszczą. Natomiast są dwie rzeczy, na którą ty zwróciłeś. Po pierwsze, że lewacy mają taką niezwykłą zdolność mówienia rzeczy, które są całkowicie bez sensu w sposób zachwycający dla innych ludzi. Ja zauważyłem, że bardzo wielu ludzi wstydzi się, słyszy jakieś brednie, wie, że to brednie, ale one są mówione w taki naukowy, ładny sposób, że się wstydzą po prostu powiedzieć, że to brednie. A tu po prostu, jak coś brzmi bez sensu, to trzeba powiedzieć, że to jest bez sensu, niezależnie, czy ktoś ma tytuł doktora, magistra, czy mówi pięknie. No. Ale lewica na tym się skupiła. Lewica mniej więcej już w drugiej połowie XX wieku zauważyła, że konkurencja z prawicą w takim świecie realnym, czyli konkurencja państw bardziej lewicowych z bardziej liberalnymi gospodarczo, nie ma sensu, bo oni zawsze to przegrali. W związku z tym skupili się na tworzeniu języka debaty publicznej. To oni właściwie wytworzyli całą tą nową mowę, którą obecnie się posługujemy. I oni w tym wypadają dobrze. Jeżeli weźmiesz dwa państwa bardziej prawicowe i lewicowe, zawsze to prawicowe będzie rozwijało się szybciej. Ale jak posadzisz naprzeciwko siebie dwóch polityków, prawicowego i lewicowego, to często ten lewicowy wydaje się dużo mądrzejszy, dużo bardziej takim erudytą. No, jeżeli dzisiaj na przykład staje przed kamerą Korwin-Mikke i mówi tym swoim językiem sprzed okresu, sprzed etapu nowomowy, to często widz ma wrażenie, że to jakiś, nie wiem, człowiek, który wpadł do Przerębla i zamarł 200 lat temu i go wykopali, bo on mówi językiem XIX-wiecznym. Ale to są dwie rzeczy. Jeszcze sprzed tej całej nowomowy politycznej. Dwie rzeczy. Po pierwsze, lewica żeruje na kompleksie niższości. Ludzie mają, w Polsce, Polacy mają niepotrzebnie kompleks niższości. Wstydzą się, myślą, że on ma doktora tutaj z genderfobii na tym zrobiony gdzieś tam w Londynie i on taki mądry. W rzeczywistości tak nie jest. Ludzie, jesteście mądrzejsi od tych wszystkich kretynów, którzy są na lewicy i wmawiają wam brednie. I po prostu musicie wreszcie to powiedzieć, przyjąć sobie do wiadomości, że nie jesteście od nich głupsi, jesteście od nich mądrzejsi. Dobrze, panowie, a druga rzecz, jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, że dla lewicy nie jest możliwe do przyjęcia na przykład rozwiązania takiego kompromisowego, że wprowadzamy czerwki oświatowe i wtedy lewicowcy mogą puszczać swoje dzieci do swojej lewicowej szkoły, a katolicy do katolickiej. Wszyscy mają zagwarantowany dostęp do edukacji. Ale oni są nie są zainteresowani tym, żeby był kompromis, żeby ludzie mieli wybór. Mogli posyłać szkoły i wychowywać dzieci. Nie tak na bezdechu potrafisz długo? Oni są zainteresowani tylko tym, żeby zabrać ludziom dzieci, zdemoralizować i zrobić kolejne pokolenie kretynów. Dobrze, to żeby zakończyć ten wątek, ja powiem tylko, że o tym też była właśnie mowa na dyskusji. Cała dyskusja jest do zobaczenia w kilku częściach na naszej stacji, także zapraszam. Niestety jakość jest taka sobie, ponieważ zostawiłem statyw w autobusie i kręciłem z ręki, więc jakby... Ale nie odzyskałeś statywu? Straszne, no straszne. Działalność telewizyjna generuje mu stop koszty, no ale cóż. Właśnie, jak ktoś chce wspomóc... Jakość jest średnia, ale proszę to potraktować jako zamysł artystyczny. Panowie, no ale to jeszcze... Drożdżówka chciałeś powiedzieć. Nie, jeszcze warto, żeśmy jednak jasno powiedzieli się, ustosunkowali do pytania, które było zawarte w tej debacie, sztandarowego pytania, co z religią w szkołach, wyprowadzić czy zostawić? Ja jestem za zaprzestaniem finansowania religii przez państwo, podobnie jak każdego innego przedmiotu, czyli zlikwidowaniem państwowej szkoły, wprowadzeniem szkół prywatnych, i wtedy rodzic będzie wybierał, czy chce szkołę z programem takim. Ja jestem za tym, żeby jako katolik, jestem za tym, żeby powstało jak najwięcej szkół katolickich, które będą finansowane ostatecznie przez rodziców bezpośrednio, a w okresie przejściowym, dopóki jeszcze jesteśmy biednym krajem, można wprowadzić to za pośrednictwem czeków oświatowych, tak jak było w programie Unii Polityki Realnej w latach 90. Najważniejsze jest to, że musimy odebrać lewakom kontrolę nad edukacją i stworzyć prawdziwą, normalną edukację, w której elementem jest także religia, która jest bardzo ważna, nie tylko z powodów etycznych, ale także kulturowych. No dobrze, panowie, to się z wami zgadzam. A teraz Jasiu zagaił temat drożdżówek, czyli jak to mówił jeden z klasyków, socjalizm to jest ustrój, w którym bohatersko przezwycięża się problemy nieznane w innych ustrojach. Czyli
Mamy tu temat drożdżówek. Czyli bohaterska walka pani Kluzi Krostkowskiej z byłej działaczki, to jest dopiero wstyd, co stworzony. Ogromny wstyd PiSu, że ta kobieta jest z PiSu, bo ta kobieta nie zmieniła swoich głupich poglądów, ma je ciągle takie same, zmieniła tylko przynależność partyjną. Była taka sama szkodliwym politykiem w PiSie, jak jest teraz Platforma. Janek, no ale to mówisz o dość oczywistej oczywistości. Właściwie każdy polityk PiSu i każdy polityk Platformy Obywatelskiej byłby w stanie z dnia na dzień przejść z jednej partii do drugiej i żadne różnice programowe mu w tym nie przeszkodzą. Co najwyżej różnice personalne, bo za bardzo atakował tamtych, no to teraz mu głupio. Oczywiście co do drożdżówek, no jest to absurdalne, to jest typowa polityka, to jest tak głupie, że to nawet trudno ubrać słowa. No. Najpierw wprowadza się jakiś pomysł tego, żeby dzieci nie karmić śmieciowym jedzeniem. Oczywiście ja jestem przeciwnikiem karmienia dzieci śmieciowym jedzeniem, ale to powinni decydować rodzice i rodzice powinni zadecydować o tym, że w danym sklepiku szkolnym nie ma śmieciowego jedzenia. Uważam, że dzieciom nie powinno się dawać napojów zgazowanych, cukru i powinno się zdrowo odżywać, tylko o tym powinni decydować rodzice. Ale to osiągniemy tylko wtedy, kiedy szkoły będą prywatne i rodzice będą mogli posłać do szkół takich, jakich chcą. Lewacy będą mogli posłać do lewackich, dzieci będą jadły niezdrowe jedzenie i bawiły się kondomami, a my będziemy mogli posłać dzieci do normalnych szkół. Natomiast do tej pory to będziemy, tak jak tu kolega powiedział, najpierw będą likwidować śmieciowe jedzenie, a potem będą znosić ograniczenia i wpuszczać drożdżówki. No, Platforma Obywatelska się po prostu całkowicie ośmiesza. No to jest partia niepoważna. Przejdźmy może do tematów lżejszych. A jeszcze muszę powiedzieć o memie, który mi się najbardziej podobał, jak mamusia pyta się córeczki, jadłaś jej drożdżówkę? Tak. Z czym? Z satysfakcją. Przejdźmy do tematów lżejszych, a takim lżejszym tematem jest kampania wyborcza. To, co się dzieje w naszej kampanii wyborczej, to właściwie jest program satyryczny sam w sobie. Bardzo tak humorystycznie do kampanii wyborczej podchodzi Platforma Obywatelska, ukuli na samym początku taki żartobliwy, jak na nich, tekst Kocham Polskę, co w ustach działaczy Platformy może zabrzmieć jak niezły żart. Taki przypomina się dawny dowcip, lekko przerobiony. Kocham Polskę, zażartowała pani premier na spotkaniu z wyborcami. Będziemy na panią pracować, zażartowali wyborcy. No ale to jest kwestia też tego, że my nie musimy tutaj przejmować się miłości w taki sposób normalny i tradycyjny. Jesteśmy w czasach postępowych i ta miłość może się wyrażać w inny sposób. No, są na przykład te sadyści, sadomasochiści, no i może to jest taka forma miłości sadystycznej, że po prostu czym bardziej krzywdzi tych Polaków, tych chyba bardziej kocha. No, różne są odcienie miłości tęczowej, no i taką odcień tęczowej miłości pani bardzo premier. Bardzo fajna jest też koncepcja kampanii wyborczej PiSu i reakcja Platformy. Otóż PiS dokonał trafnej diagnozy, że niektórzy politycy z tej formacji no, nie cieszą się szczególną popularnością w społeczeństwie. W związku z tym takiego Macierewicza na przykład wysłali do Stanów Zjednoczonych, żeby już w ogóle był poza zasięgiem. Ale tutaj TVN wykazał czujność i zdobyli materiały Antoniego Macierewicza z jakiegoś spotkania właśnie w Stanach Zjednoczonych, które się odbywało. I teraz tematem dnia od kilku dni jest to, co Antoni Macierewicz powiedział na spotkaniu z Polonią o ujawnieniu aneksu z likwidacji WSI i jak to, rzekomej współpracy ze stacji. Jak to czeka nas to też. Natomiast bardzo fajne programy robi TVN, jest pokazany Antoni Macierewicz, jest taka muzyka z horroru i to poczucie zagrożenia i narastającej czwartej RP, która zbliża się i nas zje. Nie, najzabawniejsze jest to, że zapewne w najbliższych dniach Gazeta Wyborcza, która napisała, że Antoni Macierewicz stwierdził, że Tusk jest agentem Stasi, przegra proces w trybie wyborczym, bo nie dopatrzyli się. To było pytanie z sali, a natomiast Antoni Macierewicz odpowiedział bardzo zmyślnie, jak państwo uważają, tak zapewne jest. I wszyscy wybuchli śmiechem. A tu się dopisało, to niestety tak niepoważni dziennikarze mają, że nie sprawdzą, co oglądają, tylko ulegają własnym takim przesądom, piszą i przegrywają procesy wyborcze.
Natomiast jest też kwestia pewnego problemu. Ja tutaj PiS-u. Widzę na zapleczu, że kukizowcy ze sztabu Kukiza tutaj troszkę napierają. Ktoś tam gada przez telefon, ktoś tutaj do toalety idzie. Coś obawiam się, że musimy szybko przyspieszyć robienie naszego programu, więc przejdźmy tak, bo jak nas rozpoznają, to nas zlinczują, szczególnie za to, co mówiliśmy. Pomimo tego, że gościmy tutaj w... Dwa dni temu byliśmy na happeningu Stonogi i poznaliśmy tego pana od strony troszkę prywatnej. Jakieś wrażenia? Co o nim sądzicie? O Stonodze? Jak to można z publicznych spotkań... Znaczy, my nie... Nie, ja się zaprosił na piwo i na kroszki cebulowe. Tak, czy kolega pił, ja miałem coś zjeść i oczywiście nie dostałem nic do jedzenia. Byłem tak, głodny. Tak tanio nas przekupił, że nie wyemituje w najbliższym czasie filmu z backstage'u, który był całkiem fajny. Pożałować Jankowi hamburgera. No hamburgera, no ja po prostu... Państwo sobie nie wyobrażają, jak można cierpieć z powodu tego, że się nie dostało jedzenia, hamburgera. Kolega, Janek, pocieszę cię, czasami można cierpieć bardziej z powodu zjedzonego hamburgera. No, może tak. Więc może całkiem... Może to był wyraz dobrego. Natomiast ja powiem, że wszyscy politycy w takim kontakcie bezpośrednim zyskują, bo okazują się sympatycznymi ludźmi do rozmowy. Tak jak Paweł Kukiz tutaj z nami rozmawiał, okazał się bardzo sympatyczny. Pan Stonoga też był bardzo otwarty i też się dzielił informacjami. No i tyle możemy powiedzieć. No, dużo propozycji z nami. Zapewne to nie jest człowiek, który przemyślał cały swój przekaz polityczny. Nie ma to jakiejś takiej zbudowanej wielkiej ideologii. Ma kilka haseł. Jest głęboko rozczarowany polskim wymiarem sprawiedliwości. Jako doktor prawa umiejętnie wykorzystuje wszystkie kruczki prawne i ma za sobą już chyba 150 spraw uniewinnień. Natomiast to pokazuje, że polska polityka jest bardzo taka mierna, nie ma, ale to nie jest tylko zarzut do niego, tylko cała polska polityka jest bardzo emocjonalna, nie oparta na takim, na refleksji intelektualnej. Jak się porówna z tym, co było na przykład w 20-leciu międzywojennym, gdzie mieliśmy wolnorynkową Stronnictwo Narodowe Rymana Rybackiego, mieliśmy socjalistów, którzy mieli przemyślaną swoją ideologię, ludowców. To po prostu to, co dzisiaj się dzieje. No wtedy nie było telewizji. Zbigniew Stonoga sam na to powiedział, że jego program jest socjalny, ponieważ ludzie tego oczekują. No tak. No, Zbigniew Stonoga tak naprawdę pozytywny program ma bardzo mglisty, trochę podobnie jak, nie wiem, jak większość polskich partii. Raczej skupia się na krytyce i negowaniu różnych zjawisk. Czasami zupełnie słusznie, no kwestia formy, w jakiej to robi. Ale możemy zdradzić to. Ta forma jest specjalna. W rzeczywistości, w prywatnej rozmowie nie lecą żadne brzydkie wyrazy. Jest to bardzo kulturalny człowiek. Natomiast to niestety jest tak, że rynek dyktuje, co, żeby się przebić, to trzeba przejść z pewnym radykalnym przekazem, więc może my byśmy, żeby zdobyć po... Słuchajcie, no ten facet ma 500 000 lajków, tak, na Facebooku, więc jakby ten jego przekaz bardzo trafia do jakichś takich... Na nie, Facebooka chodzi o to, że... Słuchajcie, chodzi o to, że to jest jedyny polityk, który używa takiego słowa, używa takiego języka, gdzie trafia no, w swoją niszę, tak? Więc człowiek, który przyszedł znikąd, no bo on tej polityce jest od kilku miesięcy tak naprawdę, szturmem zdobył popularność. To jest znaczy, metoda, bo polski wyborca posługuje się czasami przedziwnymi konstrukcjami myślowymi, na przykład, że leśnik powinien głosować na leśnika, rolnik na rolnika. W związku z tym, jeżeli pan Stonoga stwierdzi, że co drugi bluzgający stwierdzi, że też na bluzgającego powinien zagłosować, to wróżę mu spore poparcie. Znaczy ja powiem taką obserwację, którą też się podzieliłem z panem Stonogą, że ja w ogóle przegapiłem pojawienie się go na scenie politycznej. Nie wiedziałem, kto to jest pan Stonoga. Do dzisiaj nie oglądałem żadnego filmu jego, żadnego przekazu. Byłem tylko na jednej konferencji programowej i to opisałem. Natomiast zaczęło nam... A potem nagle, w trakcie tego wszystkiego, nagle jakiś dziadek mi na stacji pociągu zaczyna opowiadać o Stonodze, jakiś sąsiad opowiada. Nagle się okazało, że istnieje, że ten człowiek poza całym mainstreamem, poza obiegiem patriotycznej prasy,
potrafił dotrzeć do ludzi. I to jest ewenement. To jest niezwykły talent, że on po prostu dotarł do ludzi, ludzie chcieli go czytać. Miejmy nadzieję, że my też będziemy na tyle popularni. No dobrze, panowie, te coraz głośniejsze hałasy tam w oddali mnie trochę niepokoją. Obawiam się, że tak, musimy się ewakuować. Chyba widzę idących w naszym kierunku z widłami, maczetami i innym sprzętem gospodarstwa domowego. Także jeśli za tydzień nas nie będzie... Nie!